Halo, bo to się zaczęło. Wchodzimy na wizję za 3, 2, 1. Witam w porannym epizodzie, odcinku. Najwcześniejszy podcast w Polsce. Najwcześniejszy podcast w Polsce nagrywany o godzinie 8.40 w studiu 40. No jest 8.40. Dzisiaj sobie zjemy śniadanie. Jakoś nie mamy zazwyczaj tej przyjemności jeść sobie razem śniadanie. A tylko na weekendach. Bo nas nie stać. Tak, po pierwsze nas nie stać, a po drugie inne województwa i tak dalej. To już macie kolejną podpowiedź. To jest taki podcast, taki najbardziej międzykontynentalny. Tak. Jakby międzywojewódzkowy. Tak, jesteśmy z międzywojewódzk i nagrywamy sobie podcast. I mamy tak, dzisiaj na śniadanie mamy, wziąłem pestki dyni. Mamy paprykę, chleb i ser topiony z pieczarkami. I jazda. I jazda. Tak, właśnie znalazłem informację. Jakby to jest taka lepsza wersja telewizji śniadaniowej. Radio śniadaniowe, tylko że podcast śniadaniowy. Tak, tylko trochę mam mniejszą oglądalność, ale... Nie, to będzie tytuł. Podcast... Nie, będzie telewizja śniadaniowa, tylko że radio śniadaniowe, tylko że podcast śniadaniowy. Dobra. Słuchaj, jakby dlaczego w telewizji śniadaniowej nie je się śniadań? Po prostu, jakby tam robią jakieś jedzenie, nie wiem, plaski pieką, steki robią, ale... A kto by jadł plask albo stek na śniadanie? No właśnie. Kto ma na to czas? To ma na to czas. Chyba tylko ludzie z telewizji. Właśnie. I osoby, które nagrywają podcast, chyba mają tylko czas, żeby zjeść sobie śniadanie jak ludzie. Wiecie, no, bogactwo. Ale to jest, chodzi o to, wiesz, w samej nazwie, no. Prawdziwy medium śniadaniowe, po prostu powinno zjeść śniadanie wtedy. Tak, dałem sobie trochę za dużo tego serka topionego. A, dobrze, stać nas. Stać nas. I ten... Dobra, lecimy z newsami. Tak, przegląd, z newsami. Przegląd prasy. Przegląd prasy. Nie wiem, czy ta informacja jest prawdziwa, czy nie. Ale znalazłem informację, jakoby były ostatnie włamania hakerów na fanpage'e różne polskie. I na przykład były włamania na Allegro oraz na fanpage Allegro oraz oraz Avocado Tarnobrzeg czy coś takiego. Jakaś restauracja to taka. Jest tu pizzą. No to jest najświeższy na mnie, bo jestem pierwszym podcastem w Polsce, który porusza ten temat. Tak, i dlatego może po prostu wrzucimy drugi odcinek jako pierwszy. Co ty tak, na to? Tak, żeby jakby jak najszybciej mieć te informacje. Tak, a pierwszy będzie jako drugi i on dzisiaj wejdzie jakby wieczorem. Telewizja śniadaniowa. Co ty na to? Tytuł teraz mówię. Telewizja śniadaniowa. Prequel. Dobra, no i tak. Awokado Przeworsk, przepraszam, Przeworsk. Awokado Przeworsk. Napisał post. Pozdrawiam wszystkich ludzi z Przeworska. Został w sensie włamany się i napisali post. Do wszystkich, którym nie smakuje nasze jedzenie, nie podoba się, to wypierdalać. Frajeramy trzeba króciutko, tak? Dobra, o, tutaj mam jeszcze papryczkę. Mam idealnie 6 kawałków wziąłem, także po 2, po 3. Tutaj masz jeszcze pestki dyni. To nie są z bułki jakby coś, tylko po prostu mam pestki dyni w domu. Tak, i teraz już wiecie, że to nie jest... Nie nagrywamy tego w żadnym z naszych domów, tylko mamy po prostu osobne studio, więc musieliśmy tutaj po prostu przyjść rano. Tak. I... Czy coś wydarzyło śmiesznego? No jak prawdziwa telewizja szaleniowa. Tak. Dzisiaj jechałem samochodem. Jakby prowadziłem się rano samochód, żeby dojechać do miasta. No i śmieszne sytuacje miałem, bo miałem sytuację, gdzie musiałem zmienić pas na lewy, bo skręcałem. No i jadę sobie, skręcam na ten pas, lewy, chłopiec jakiś za mną jedzie, no to myślałem, zdążę, wjeżdżam, tak później patrzę w lusterko, gdzieś chłop zniknął, później patrzę po lewej, chłop wjechał przez, na podwójną ciągu, na przeciwległy pas ruchu, tylko żeby mnie ominąć, bez niczego, jakiś taki dziadek, w wieku 60 lat. Może to mój dziadek. Nie, wątpię, szczerze mówiąc. Czekaj, sobie jem. Albo Allegro napisał na przykład coś takiego. Jakby chyba wydaje mi się, że ta pizzeria była oryginalna, a reszta to jest taki mem po prostu. Możliwe. Do wszystkich, którym nie podobają się nasze ceny dostaw. Nie podoba się, to polecamy Smarta. Ja miałem Smarta, ale już tyle paczek nie zamawiam. Bo się trochę na studio wykosztowaliśmy, a właściwie na to śniadanie. To jest jakby najdroższa rzecz w odległości 100 metrów to się daje. No, 7 zł kosztowało. Ale całą chleb, półkę kupiłem krojoną.
Dzisiaj rano kupiona, świeżo z piekarni. Właśnie tak czuję, że jest świeżutka. No, fajna. Jakby witam w najgorszym kulinarnym podcaście w Polsce. Ale dobre, piekarni wam nie podam, bo po pierwsze nie wiadomo, nie, po prostu nie jest napisane chyba. A po drugie nie jest napisane i bardzo dobrze, bo byśmy musieli jeść papier, a nie lubię jeść papieru. Bo to jest krojone i później skrojonego ciężko jest odkroić, jak się nie ma noża do krojenia, tylko ma się już do smarowania. Ja jako, że totalnie jestem nieprzygotowany na ten podcast, więc... Jakby poszukam po prostu jakichś informacji teraz na szybko. No znowu trafiłem na Rzeszów. Nie, dobra, to jest nie sprzed 3 lat. No to może być. A może być, jakby. Rzeszów. Kierowca MPK przyciął głowę pasażerowi. Do tego miasta chyba będziemy cię już często wracać. Tak, no będziemy do tego często miasta wracać, bo to się naprawdę rzeczy dzieją. Do księży strzelają. Rzeszów, stolica innowacji. Tarnów, Polski, biegun, ciepła. Wrocław, stolica sztuki? Już takie było. Tylko czekaj, stolica festiwali. Nie, kurwa, nie festiwali, to było debilne. Nie było czegoś. Wiem, że Poznań, miasto Doznań. Arka Gdynia, no to wiadomo, nie? No. Izolator Bogufała. Tak, tak. Tam drużyna jest wspaniała. Co tam jeszcze? Słynna awantura redakcji wprost. Dziennikarz Michał Majewski wskazany. Skazany. Nie wiem za co. Ujrzyj Michał Majewski. Nie wiem, ale to jest jakiś film. Nie wiem, jakiś... Myślę, że go kojarzy z Dani Majewski, ale to myślę, że błędny trochę. A, mieliśmy ten żart powiedzieć. Jaki żart? Witamy w studiu nagraniowym studio Christopher House. No tak, tak. Dobra, jak już jesteśmy w temacie, to może porozmawiamy o nisza raperska w Polsce. Jakby takie nisza raperska po prostu. Co masz na myśli, mówiąc nisza raperska? No jakby o tym, że kultura rapu jest jakby dość ciekawa w Polsce, bo jest po prostu ciekawa, jakby na przykład bardzo mnie bawi i lubię jak takie właśnie takich mało znanych raperów. Na przykład Young Policja. Young Policja? Czy wiem, czy taki mało znany? Wiecie, jakby wiadomo, że to jest takie ironiczne, nie? Zawsze bardzo mnie ciekawiło, ile Young Policja ma lat. Jakby to jest czy on leci na modulatorze głosu? Klocków tylko... Tylko, że policyjna. Tylko, że policyjny. Tylko, że policyjny klocków, który nagrywa rap. Aż się dziwię, że w tej piosence... Psy dają głos sierżanta Bagiety i innych tam słynnych policjantów. Nie wystąpił właśnie Young Policja. Myślę, że to byłoby bardzo dobre połączenie. Tylko, że mają trochę inny styl, no nie ukrywajmy. Mają inny styl, ale jakby takie pomieszanie stylów mogłyby bardzo dobrze wpłynąć na cały w ogóle efekt. Efekt na nagranie w ogóle. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, więc... No i jeden śpiewał, że radiowozem dojedziemy wszędzie, a drugi tam też innego śpiewał. Dobra, jesteśmy poza średnim czasem oglądania. Jesteśmy poza średnim czasem oglądania, więc nie musimy już się starać. Tak, więc nie musimy już się starać, więc jeżeli... ocencie audio, jeżeli ktoś tego dosłuchał i ma ochotę wejść na dół i napisać komentarz, to ocencie audio, jakby, bo... Jakby teraz w tym momencie jakby jest Demos Kratos, rządy ludu, że w tym momencie masz jakby największą moc, bo możesz sterować twórcami, którzy posiadają studio za 300 tysięcy złotych. Tak, a później jak już ktokolwiek to będzie oglądał, to już będziemy mieli was w dupie. Nie, dobra, ale na razie jeszcze możecie nam cokolwiek powiedzieć. Później już nie będziecie mogli. Jakby jest, jak przekroczymy te 10 wyświetleń tak w pierwszych 2 minutach, to automatycznie już nie można nic nam powiedzieć. Dobra, wyłączymy komentarze i po prostu... Damy film na prywatny. Łapki w górę i w dół. Będziemy wszystkie. Będą z włączonymi komentarzami. W ogóle wiesz teraz, że jak się ogląda filmiki dla dzieci... Tak. Na przykład jak włączysz piosenki dla dzieci... No. To nie możesz ich zminimalizować? W sensie jak zminimalizować? Jak przeciągasz palcem z góry do dołu, bo na przykład chcesz sobie podczas słuchania jednej rzeczy przełączyć na drugą, no nie? Tak. To nie możesz tego zrobić. YouTube indoktrynuje dzieci, jakby programuje. Ale to się wzięło ze względu na to, że w USA.
A czemu? Była jakaś tam afera o to właśnie. Afera o minimalizowanie filmiku. Nie wiem. O czym była afera? W Polsce mamy na przykład afery węglowa, afera cukrowa. No w Białymstoku, a w Stanach mają afera o minimalizowanie filmiku. Na YouTubie. Czekaj, dobra, jakby poszukam. No tak, zrobię ale research, to było jakieś dwa miesiące temu, może rok temu. Ale ostatnio właśnie oglądałem sobie, słuchałem sobie piosenek jakichś tam z dzieciństwa, typu nie wiem, no koła autobusu kręcą się, czy inne kosmokwaki. Motoszczury z Marsa. Było coś takiego? Nie było chyba motomyszy. Czekaj, jak pisać w ogóle frazę? Minimalizowanie filmów na ety USA. Mhm. Opcje filmu w YouTube. Bo coś tam było o dzieciach i tak dalej. I teraz jest, jak dodajesz filmik, bo ty nie dodajesz, tylko ja dodaję. No. To musisz zaznaczyć, czy filmik jest odpowiedni dla dzieci, czy nie, a nie tylko, czy jest przeznaczony dla osób powyżej 18 lat. I masz, czy jest przeznaczony dla osób powyżej 18 lat i wtedy masz wyłączone reklamy. Mm-hmm. Ale ja daję, że nie. To... ale i tak nie mamy reklam. Masz też drugie kryterium, które polega na tym, czy filmik jest odpowiedni dla dzieci. Czy filmik jest przeznaczony dla dzieci. Jeżeli jest przeznaczony dla dzieci, to nie można go minimalizować, wyłączone są komentarze, oceny. I tym samym też ich pozycjonowanie spada. No tak. Coraz mniej mają wyświetleń, więc twórcy dla dzieci po prostu mają coraz mniej wyświetleń. I muszą albo oszukiwać YouTube, że to nie jest dla dzieci. No. Ale wtedy teoretycznie dzieci tego nie powinny oglądać. Albo jak będą to robić, to po prostu na tym nie zarobią. Dobra. W tym momencie jakby albo nie umiem robić researchu, albo po wpisaniu minimalizowanie filmów dla dzieci afera wyskakuje mi play do afera u fryzjera bajki dla dzieci. Lecimy, co to jest? Nie. Co to jest? Nie, bo dostaniemy klejma od razu. Co ty? Nie. Nie, to się... Coś ma tego, że mi się nie chce, jest 8 rano. Nie chce mi się oglądać afery u fryzjera play do. A bo to jest jakiś filmik? Tak, to jest filmik. To nie warto. Ty 12-minutowy chyba. To 12 minut idealnie teraz trwa ten podcast, to bez sensu jest oglądać kolejne 12 minut jakiś filmik. No nie, myślałem, że to jest jakiś artykuł czy coś. Nie. Może porozmawiajmy o tym, jak świetna jest woda. Woda jest zdrowa, pijcie wodę. Pijcie wodę. Stay hydrated. Znaczy... Powiedz, jaką mamy wodę. Jeśli kiedykolwiek pił kiedyś wodę, nie wiem, czy w ogóle wiecie, co to woda? To było głębokie nawiązanie takie. Nie zakminiłem, ale nieważne, jest 8 rano, okej? Okay? No i teraz tak. Ranking wód zrobmy. Jaka jest może najgorsza, jakby taki teraz low tier wody, najgorsza. Ja ogólnie nie przepadam za wodą źródlaną. Ja się też nie lubię, ale tylko tak firmami. Jakby żebyśmy już na pewno nie dostali tej kasy od nich. Ci Słowianka jest taka średnia, szczerze. Nie jest jakaś super woda. Jeszcze i najgorsza taka moim zdaniem to jest Oaza. Oaza to jest ohydna woda. To jest jakby taka woda, że organizujesz event i jakby... Musisz zapewnić wodę, ale chcesz oszczędzić, po prostu kupujesz Oazę. To jest jakby monotlenek diwodoru i tyle. Tam jest tylko to. Nie, no coś tam nie ma. Znaczy coś tam jest, ale... No tam, plastik z butelki. Nie obrażę mnie, bo na co dzień piję Oazę, dobra, bo mam to w domu. Ale nie, jak jestem na weekendach gdzieś, to piję co innego. Nie, no jakąś muszyniankę zazwyczaj. Muszynianka jest dobra woda. Oła! Co się stało? Leżę się w poliże. A czy samych muszynianek jest rodzajów dużo, naprawdę? Coś jest tak, muszyńskie zdroje, gazowane, to jest niegazowane. To pod muszyniankę to jest? Tak. Muszynianki są 3 różne pod względem ilości jakby składników i mają różne też opakowania i na pewno jest ich jeszcze więcej. Bo w samej muszynie przecież jest pijalnia wody, i tak dalej. Hugo, Tytus i jakiś tam jeszcze Romek i Atomek. Kojarzysz Tytusa, Romka i Atomka? Czytałeś? Tak, kojarzę. Ja mam wszystkie komiksy w domu. Kiedyś zbierałem te komiksy i miałem tak kiedyś taką miałem kiedyś taką fajną gierkę. No. Właśnie Tytus, Romek i Atomek.
I dało się dojść tylko do pewnego momentu, bo w tym momencie po prostu gra się wysypywała. O Jezu, nie wiem, czy to jest to samo, bo ona była w 3D? No. O Jezu, pamiętam, czytało się kiedyś Cybermycha, nie? No. I pamiętam, była ta gra opisana, bo co ty grałeś. W 3D. I ona była, że ty widzisz, że to jest straszne gówno. Ja to pamiętam do dzisiaj. Ja w to grałem i ona się, w sensie ona była fajna. W sensie, no jak dwa dziecko, no wtedy miałem ile, no z 7 lat, 6, no nie? No. Grałem w to, no to było takie wow. W sensie, naprawdę wow. Ale w tym momencie po prostu nie dało się przejść. Już się wysypywała gra i tyle. Pewnie po prostu... A, to chyba tak ma być, to jeszcze raz twórcy, twórcy stwierdzili, że ta gra jest kurwa tak chujowa, że nikt nie dojdzie do tego momentu. Ale ja ci powiem tak. Ja doszedłem do tego momentu z 10 razy. Bo myślałem za każdym razem, że coś źle robiłem. Ale to jest najgorsze. Jak już jesteśmy w temacie gier, to pamiętam, była kiedyś taka gra, były... O Jezu, była taka seria gier związanych z jazdą ciężarówki, to jakby nie był Eurotasim. To nie było jakieś coś tam, że Six Wheels coś było, nie pamiętam. Ale pamiętam, że były ciężarówki i jakby była też postapokaliptyczna edycja tego. I pamiętam, w sumie fajnie się w to grało, bo jakby się miało to swoją ciężarówkę i jakby tam się jakieś rzeczy na niej montowały, bardzo podobał mi się ten koncept. I ten, takie postapo, to było to coś tam nawet fabularnie trochę było. No ja jakby doszedłem do pewnego momentu, gdzie no oczywiście tam byli bandyci, a coś w tych ciężarówkach i w ogóle ci niszczyli tą ciężarówkę. No i był taki moment, że ja zrobiłem sobie save'a, jakby nie robiłem przez długi czas save'a. Jak zaczęli mnie tam gdzieś zajeżdżać, bo to jakby gdzieś wjechałem, gdzie nie powinienem wjechać. Już prawie padłem, to wczytałem sobie, jakby zrobiłem sobie nowy save. Tak po prostu sekundę przed moją śmiercią, jak miałem 1 HP gdzieś. I jakby zawsze mnie gra cofała do tego ostatniego save'a. I już... Więc już nic nie mogłem zrobić. Ewentualnie mogłem się cofnąć do save'a sprzed 2 godzin. Co mi się po prostu jakby nie chciało i w ten sposób zakończyła się przygoda moja z tą grą. Ale jakby to jest śmieszne, że... Jakby, jak się było dzieckiem, się grało w coś i... Coś się psuło, tak? Człowiek nie wiedział, co zrobić. No jakby po prostu nie grał sobie, tylko jakby grał, żeby grać. O matko, ja grałem kiedyś w Syberia coś tam. To taka gra logiczna, taka jakby detektywistyczna. Grałeś w Syberię? O Jezu, chyba kojarzę. Tam się chodziło taką babką, taką... Kojarzę, jakby nie grałem w życiu w Syberię. Pamiętam, gdzieś była gdzieś ostatnio do nas Steama, albo... No gdzieś tam jakby za darmo ją rozdawali, to sobie ją dodałem, ale nie grałem w to w życiu. Nie, ja sobie grałem właśnie, mam na płytce gdzieś nawet tą Syberię jeszcze. O Jezu, no. To jest klasy chyba taki trochę już. No. Stara gra. I szczerze nie byłem w stanie jej przejść. Doszedłem w końcu do pewnego momentu, ale to czystym przypadkiem, tylko dlatego, że znalazłem poradnik na internecie, ale tylko w języku angielskim. Jako że miałem powiedzmy te 8 lat, no to języku angielskiego nie miałem jakoś w sposób na tyle wystarczający, żeby, nie wiem, skorzystać z poradnika, no nie, do gry. I też czy logicznej, no to wiesz, no to jest zupełnie inny poziom. A właśnie, grałeś Euro Truck Simulator? Nie. Ale jakby jeszcze chciałem zostać w temacie gier, których nie przeszliśmy. No to właśnie... Dobra, właśnie chciałem jakby powiedzieć tak. Aha, dobra, no. Takie coś, no. Ogólnie oglądałem sobie streamy. Tylko jednego gościa nie będę mu robił reklam, chociaż on tak już... Dobra, to jest taki jakby żart dla tych, którzy wiedzą, kto to jest, że ten chłop nie żyje. Taki stary menel. Nieważne. Grał sobie w taką grę Deponia. Deponia się nazywała. Fajna taka gra logiczna, taka komiksowa, śmieszna trochę. No ogólnie taka gra logiczna, tam coś się zbierało, trzeba było przejść dalej. No. No i ja teraz, jak sobie odpaliłem tę grę, bo jak zasadzie tylko w nią nie grałem, niedawno już gdzieś sobie, no powiedzmy parę lat wstecz, no nie, to mniej więcej mówię, gdzieś sobie ją tam grałem. Za cholerę nie potrafiłem tego przejść. Nie potrafiłem zrobić tam nic. Myślę, są takie gry, ale to była gra pod względem jakoś taka słaba, czy co? Nie, ona jest dobra, tylko ja jestem po prostu głupi. Nie potrafię po prostu. Jakby jest coś, czego nie widzę, bo ciężko się po prostu domyślić, bo jakby te przedmioty, nie wiesz, czy to jest tło, czy musisz coś z tym zrobić. I jestem tak głupi, że ja nie potrafię w to przejść. W ogóle. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, że kupiłeś tą grę za pieniądze. 3 złote chyba kosztowała. No to 3 złote też pieniądze. Prawdziwe śniadanie polskiego youtubera, no nie? No nie nas. No nie nas, bo my nie jesteśmy youtuberami. Nie jestem youtuberami, nie. Jesteśmy... Właścicielami podcastu i studia za 300 tysięcy. Właścicielami słuchowiska.
porannego. Słuchowisko, bo... Słuchowisko śniadaniowe. W drugim odcinku, który będzie trzecim odcinkiem, bo tutaj mamy... Czyli tym. No drugi, czyli będzie trzeci, który będzie tym. W sensie, ten to jest trzeci. Ale będzie drugi dodany. Nie, pierwszy. Nie, tak. To jest trzeci tak, nagrywany, ale to będzie pierwszy odcinek. Tak. Tak jest. Straciłem wątek przez to wszystko. Ale coś o słuchowisku mówiliśmy. Tak, że w drugim odcinku, który by... Nie, który pierwszy. W drugim odcinku, który nagrywaliśmy, który miał być pierwszym, ale koniec końców nie trzeci na kanale, czyli drugim w tej serii. Tak. Nie mówiliśmy, że to jest słuchowisko, ale tak sobie postanowiliśmy, że to jakby jest słuchowisko. To nie jest podcast, to jest słuchowisko. Ale w nazwie będzie i tak podcast, ale w nazwie kanału... O właśnie, to teraz może zapowiedzmy zmianę nazwy kanału. Bo w tamtym zapowiedzieliśmy, ale w tamtym już będzie zmieniona. Ale rozpierdoliliśmy wszystko, no. To ogółem... W ogóle takie śmieszne jest to właśnie taka linia czasu, jeśli chodzi o YouTube. Nie, że na przykład YouTuber sobie coś robił, że no wczoraj coś robił, ale doda ten odcinek dwa dni później. Więc musi wytłumaczyć, że w czwartek coś na przykład robił, a nie wczoraj. Dobra, ale najlepsze jest to, jak ja zazwyczaj nie oglądam filmików, które są jakby teraz opublikowane, tylko zazwyczaj oglądam filmiki, które były opublikowane kiedyś, na przykład 2 lata temu. No. I to jest tak. No, na przykład będę na Meet YouTube, tam któregoś ten, 2017 roku. No spoko. Fajnie, widzimy się. Widzimy. Nie, jakby takie śmieszne jest właśnie, bawi mnie bardzo takie kontinuum czasoprzestrzenne, które właściwie nie istnieje. A propos znanych osób, spotkałeś kiedyś kogoś znanego? Tak, spotkałem kogoś znanego. Byłem w Warszawie. Jakby, to już możecie odkreślić kolejne miasto z mapy Polski. To Warszawa ma 1 700 000 mieszkańców. Ale jakby ja tam byłem, w sensie ja tam byłem na wyjeździe, nie? No, byłem. 3 dni byłem na wakacjach. Widziałem Gargamela. Okej. Okay. Widziałem Gargamel vlog, bo idę sobie, widzę taki jakiś niski koleś z takimi długimi włosami, w okularach, jakimś takim charakterystycznym głosem. Takiego gimnazjalisty. Ja tak myślę... Skąd znam ten głos? Tak mijam go, on jest tak, i taki dłuższy nos ma, i żydowski trochę. O, Gargamela widziałem. Ej. Będziemy mogli go wrzucić w ptaki. Tak, jest. Nie, śmieszne było, bo wtedy z dziewczyną byłem na tym wyjeździe. Tak, no nie wiedziałem jak się zachować w sumie. Idę z dziewczyną i tak... Ani nie mogę jakby zareagować na to, że go widziałem, a w sumie to było gdzieś tak późno, to było gdzieś po 22 na... A ono go kojarzy Nie, raczej nie. O kurde. Na jednym z warszawskich osiedli, nie będę mówił na którym, nie tutaj nikogo doksował, więc tak, widziałem kiedyś kogoś znanego. A i kiedyś jeszcze widziałem takiego jednego youtubera, jak były czasy gdzieś tak koło gimnazjum to chyba było, tak, to były czasy gimnazjum mojego. Więc to już dawno temu, bo gimnazjów nie ma, ale jak oglądałem takiego jednego youtubera, no tam w gierki sobie grał. No. Jakby, nie będę mówił kto dokładnie, ale jakby on kiedyś zrobił prank chyba na jakichś zakonnicach, bo śpiewały gdzieś za kościołem i stwierdził, że on ich sprankuje w pewien sposób. Pokażę ci później ten filmik. Dobra. I posłuchaj, jakby pojechałem specjalnie na... O Jezu, nie pamiętam eventu, jak on się nazywał. Intel Extreme Masters Katowice. Jakby pojechałem do Katowic, dobra, kolejne miasto, gdzie mnie nie ma normalnie. No, zaraz powiesz miasto, w którym jesteś normalnie, jak nie pójdzie. No nie. Nie, no tam zostanie do wyboru, może jeszcze Pcim. Tak, Wilkowie. No i okej, byłem. W ogóle przed wyjazdem na Intel Extreme Masters Katowice zachorowałem. No ogólnie poczułem się źle, jak przeziębienie. No to myślę, no to dobra. No dobra, już mam bilety, to pojadę. W ogóle kupiłem dwa bilety, miałem jechać z kolegą, który mnie wystawił i musiałem szukać, prosić osoby, żeby ktoś ze mną pojechał. Miałem dwa bilety. No i tak. Jestem i tak, no chory byłem już wtedy na tym IEM-ie i tak sobie widzę, że sobie siedzi ten youtuber. I tak sobie mówię, kurczę, podbiłbym. A z drugiej strony, nie, się dygam, to będzie takie początki gimnazjum albo środek gimnazjum. Tak, kurczę, miałem podejść, ale się dygam trochę, dobra, nie. Ale ogólnie impreza była fajna. Tylko jak wróciłem, to się okazało, że mama anginę ropną i siedziałem 2 tygodnie w domu. No, było warto. Ja spotkałem raz pana z pupy.
na Juvenaliach w mieście, w którym mieszkamy. Mieszkamy? No, w mieszkamy, którym... W którym nagrywamy podcast. W którym nagrywamy podcast. No w sumie nikt tutaj nie mieszka. No jakby nie patrzeć. No tak. W mieście, w którym nagrywamy podcast. Znaczy jedna osoba z nas jest tu zameldowana, ale nikt tu nie mieszka. Ale tu nagrywamy podcast. Widzicie, jacy my jesteśmy światowi. Właśnie, zamierzam nagrać kiedyś, o której musisz wyjść. No, nie wiesz, gdzieś to mam jeszcze kwadrans. Spoko. To jest taki krótki podcast, nie taka epka w środku no. podcastów, no. Na zewnątrz, w sensie jakiś taki z podróży podcast. A, żebyśmy zrobili? Mhm. Możemy zrobić, no to będzie fajne. W sensie tak na przykład, że będziemy, jak będziemy gdzieś jechać, no nie? Na pewno się coś uda ogarnąć na przed wakacjami, może długi weekend majowy czy coś. Nie, no jakoś na pewno kiedyś będzie jakaś okazja, nie? No już wtedy są matury. A no tak. No dobra. No to... Po maturach pójdziemy na kremówki i nagramy podcast. Właśnie. Nie no, zobaczymy, no nie? Po prostu jakoś się dogadamy. Gdzieś pojedziemy i nagramy po prostu część podcastu na przykład w pociągu, później część w jakimś na przykład miejscu, gdzie będziemy siedzieć i coś jeść. Na przykład, no, może nie restauracji, ale na przykład jakimś czymś, no nie? Później dogramy na przykład teraz... Pojedziemy do Avocado. Tak, pojedziemy do Avocado. Do pewnej miejscowości. Tarnobrzeg? Kurwa. Nie Tarnobrzeg, na pewno nie Tarnobrzeg. Kurwa, zaraz to... Coś na K chyba. Przeworsk. Pojedziemy do Avocado Przeworsk. Przeworsk? No nie będziemy się, nie będę się Cię pytał, jak jest daleko, bo to będzie za bardzo podpowiedź. Wydaje mi się, że to jest... A jakie to jest województwo Przeworsk? W średniej odległości. Okej, okay. A w jaki to jest ten... Przeworsk, chociaż województwo, żebyś nie padał, nie? To wiesz, to będę mniej więcej wiedział. No to ten podcast już ma 27 minut, no to spoko. Ty, powiem Ci, że... No? Powiem Ci, że to ten, jakby problematyczne. Aha, no to ten. No, nie będę mówił gdzie. Czekaj, to ten. To jest podkarpackie? Tak, to jest podkarpackie. To trochę mamy. No. No dobra, ale to podjedziemy kiedyś może. No. Specjalnie dla Was, na specjal na... Specjalna... 100 subskrypcji. No specjalnie nigdy nie nami pojedziemy. Specjalna 100 subskrypcji. Nie, no, pojedziemy do... No 10 sub. Kurwa, jak się to nazywa. Avocado Przeworsk. Tak, do Przeworska, do Avocado Przeworsk i zjemy jedzenie w Avocado Przeworsk. Sprawdź, ile kosztuje. A później wypitolimy. Tak, i później wrócimy sobie pociągiem, nagramy część pociągu, część później... Ty, pojedziemy tym, Intercity. I jak będziemy zamawiać sobie bilet, to po prostu wypełnimy przedział dziećmi do trzeciego roku życia, bo są za darmo, idziemy mieć pusty przedział. Jakby to jest możliwe. Tak? Tak, jakby że po prostu dajesz sobie, że wypełniasz go po prostu dziećmi do trzeciego roku życia i on jest zarezerwowany, cały przedział. A że on... I ty jakby dzieci są za darmo, bo są do trzeciego roku życia. Dobra, to po prostu możemy kupić bilety w pierwszej klasie, nie? To chuj, nie, bo to... Do pierwszej od końca. To stojące kupimy. Nie no, siedzieć gdzieś na podłodze. Ale nie w sumie... W kibli się zamkniemy, ale nie przeszkadza. Nie, jeżeli mamy serio jechać i nagrywać podczas nagrywania, to ja proponuję, żebyśmy sobie po prostu kupili w pierwszej klasie, bo to tam się dopłaci kilkanaście złotych. I po prostu będziemy mieli sobie przedział dla siebie. I postawimy mikrofon tam na stoliku i będziemy siedzieć naprzeciwko siebie i gadać w pociągu. Wiesz, jak mówimy i środek zdania jest takie... Stacja Przeworsk. No i będziemy nagrywać. To będziemy nagrywać, jak będziemy pewnie dojeżdżać już tam gdzieś bliżej. No coś nagramy. Specjalna... No nie wiadomo ile subów. No jak będziemy mieli za co? To jak będziemy mieli za co i czas. I w ogóle. No jak będziemy mieli po prostu możliwość. Bo to jednak jest lekka wyprawa, bo za blisko to tam nie jest, ale chuj, no damy radę. Kurwa. Damy radę. Przeworsk. Avocado Przeworsk? Avocado Przeworsk. Avocado Przeworsk. Dobrze. Właśnie, nie wykorzystaliśmy chyba jeden nasz temat, a już nabijemy 30 minut. Ale jakby fajnie mi się dzisiaj mówi tak z rana. Fajnie się mówi, mimo że myślałem, że będzie za muła. Ale jest całkiem spoczko. No tak właśnie też tak w ogóle nie przygotowany przyszedłem na ten podcast. No ja też, ale czekaj. Dobra, nigdy się nie przygotowuję do żadnego podcastu jak na razie.
Znaczy ja sobie zapisuję losowe tematy, które później jak już przychodzi do nagrywania i podczas nagrania to się okazuje w mojej głowie, że są chujowe po prostu. I... Nie, ja po prostu jakby zapamiętuję coś, co na pewno będzie śmieszne, a reszta tym na żywce wychodzi. Co tu jeszcze mam? Kurwa, na mnie za bardzo cokolwiek mam. Jakby, jak wiesz, wtedy zobaczyłem tego Gargamela w tej Warszawie, tak wtedy to poczułem. Jakby poczułem, że muszę mieć swój podcast. A właśnie, jakby ktoś nam zarzucał, że się inspirujemy, czy kopiujemy nie, jakiś nie, bo pomysł. To jest słuchowisko. Niczym to się po nie... pierwsze, to jest słuchowisko. Poza tym jakby my jesteśmy aktywnymi słuchaczami DTP. W ogóle to jest śmieszne, jak ktoś jakby się tam zna trochę jakby na grafice, jakby tym procesie produkcji, to studio DTP to jest tam przygotowanie plików do druku. Ej. Co? Bo ten odcinek drugi by wszedł jako drugi. Gdyby nie to, że mi nie wysłałeś miniaturki i tego. No tak, nie wiedziałem, co ci wysłałem na te miniaturki. Jakby wróciłem do domu późno wtedy też. A dasz radę dzisiaj coś zrobić? No, będę siedział. Nie no, siądź, może coś wymyślić, nie? Bo ja rozumiem, że to musi być proces twórczy. Proces. Ale jeżeli załapiesz wenę, to mi podeszli dzisiaj. Jasne, no dobra, coś wymyślić. No, bo byśmy opublikowali to już nowo. Znaczy nie, jakby skupmy się teraz na tym nowszym odcinku, mamy świeże informacje, których jeszcze nikt nie poruszył. No tak, i ja go wrzucę, tylko muszę i tak coś wrzucić na miniaturkę. No to wiem, no to mówię, że się na tym skupmy. No. Zróbmy jakieś losowe zdjęcie ze studia. Ale to... Kurwa, to musi mieć wyświetleń kilka. Nie no, bo to chodzi o to, żeby to po prostu ktoś posłuchał, no nie? Wiem, zrobimy zdjęcie tutaj, okolicy, na której jesteśmy i to będzie spotkanie Gargamela. Albo chociaż samo audio, żeby było. W sensie, kurwa, co ja powiedziałem? Miniaturka audio. Ej, co ja chciałem powiedzieć? Że samo audio było. No właśnie nie. Kurwa, no o co mi chodziło? Nie wiem. Czekaj, no nie wiem, no coś trzeba zrobić, jakieś takie zdjęcie, w sensie, żeby się nie cofać w miarę, nie? No żeby to, kurwa, no miniaturka może być clickbaitowa, no chuj, nie? Przecież to i tak nie ma znaczenia to, ile będzie miało wyświetleń, tylko dla mnie bardziej znaczenie ma to, jakie mamy utrzymanie u odbiorców. W sensie średni czas oglądania. No, to jest ważniejsze, bo ja wolę, żeby to oglądała jedna osoba do końca, której nie znamy, bez nas. Udało się bardzo dobrze, więc ją pozdrawiamy w tym momencie. Tak, albo żeby... No, jakby napisz się w komentarzu, to jakby podziękujemy ci imiennie na kolejnym odcinku. Tak. Ale znaczy nie, odcinku, który będzie jeszcze później, bo to jest prequel do odcinka, który tak. Miałeś pierwszy, ale jest drugi. Czyli najprawdopodobniej za... To wejdzie w tym tygodniu, czyli za dzisiaj. Za 2 tygodnie. Więc... Za 2 tygodnie, o ile będzie nagrany, bo w końcu jest to... Regularne słuchowisko. Regularne. Jakby to jest taki rodzaj regularności, który wam nie powiemy, bo ono jest jakby śmieszne, ale możemy powiedzieć. Że dobra, nasz koncept jest taki, że po prostu dodajemy w jeden konkretny dzień w tygodniu. No. I jeśli nie będziemy mieć gotowego materiału na kolejny konkretny tydzień, to go po prostu nie dodajemy. I będzie dopiero w drugi tydzień. Ale w ten sam dzień. Będzie tak, nawet jeżeli na przykład spóźnimy się, nie wiem, 10 minut z publikacją, to już nie dodajemy. Następny tydzień. Nie, dopiero. To już tyle. Tyle. Więc no to jakby to jesteś w naszej woli. Tak. Albo jesteś raczej słuchaczem w naszej woli. Właściwie nie wiem nigdy, czy jakby się zwracać liczby mnogiej, czy pojedynczej. Wiesz co? No bo raczej jakby nikt nie słucha podcastów w grupie. Tak, może najpierw zwracajmy się w liczby pojedynczej, a później w grupie, okej? Okay? jak będzie jakieś... Tak, a jeszcze to będzie takie fajne doświadczenie dla słuchaczy, jak sobie idzie ze słuchawkami, tak wiesz, w jednej osobie, co ty słuchaczu? I wiesz, ta osoba właśnie tak na miejscu... I zaczyna pocić. Co to mnie mówił? Właśnie. Zapowiedzieliśmy odcinek z gościem, którego jeszcze nie mamy, bo go nie zaprosiliśmy. No, który jeszcze nawet nie wie, że takie coś istnieje. Tak, zapowiedzieliśmy go w odcinku 3, a to jest pierwszy. Nie, w drugim. Ale nagrywamy... A czy to będzie odcinek 3, który był nagrywany jako drugi? I w tym zapowiedzieliśmy, że będziemy mieli jakiegoś gościa, ale on... Dobra, jeszcze... okej. Ale on jeszcze o tym wie, że nie mamy podcast. Cześć, nie. W przyszłym tygodniu zapowiemy gościa. Tak. Tak, że zapowiemy, że on dopiero będzie. Tak. No. Dobry pomysł. No, przygotujcie się, będzie bomba. Tak. 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 No to co, no 34 minuty, za niedługo będziemy musieli lecieć. Także... Tak, to nie wiem, się zwijamy. Już sąsiadka się tłucze z góry, że drzemy mordę od 8 rano, więc... To ja w sumie nie pomyślałem o tym. A to trochę drzemy. No dobra, chuj, nie można. Może akurat usłyszy o regularnej
podcast, tak? Tak, i na pewno mamy sąsiadkę, która nie ma 60 lat. I na pewno teraz sobie włączy regularny podcast. Jakby... Na cały głos, tak, ale, żeby ale było, wiesz, słychać. Ale... Wiesz, jak się muszą cieszyć, jakby... Ci ludzie, którzy nas słuchają, będą mieli ten podcast za jakiś czas od mojego... Na żywo. Tak. Za darmo. Tak? No, nawet reklam nie muszą oglądać. Nawet reklam nie muszą oglądać. Nie muszą oglądać reklam i mają ten podcast teraz. Nas też nie muszą oglądać, bo i tak nas nie widać. Wyobraźcie sobie, my kiedyś zrobimy specjal jakiś, jakiegoś live'a, a oni mają live'a cały czas. W sensie, może nie cały czas, ale wtedy, kiedy nagrywam, to oni mają live'a. Zróbmy specjal tylko dla sąsiadów. Nie, może to jest słaby pomysł. I zaprosimy kiedyś sąsiadów na podcast. Tak, nie, będziemy chodzić. Frankieta uliczna. Frankieta klatkowa, nie? Już zdradziłeś, że mieszkamy w bloku. Dobra. Czekaj, jeszcze nie kończ, bo jeszcze chcę za... Za co? Jeszcze chcę zapowiedzieć ten... Co? Specjal. A czy to dopiero na 10 pewnie, nie? Nie, to jest... Okej, we wrześniu, na koniec września, ostatnią niedzielę września będzie... Zostanie wrzucony specjal. Będzie to... dobra, nie powiem, jaki to będzie specjal. To będzie taki specjal. To będzie taki projekt. Dobra. Projekt D, jakby można to powiedzieć. W ostatnim niedzielę września będzie specjalny odcinek podcastu. Jakby on będzie poza konceptem będzie... regularnego podcastu, tak. Więc on będzie jakby w tym tygodniu tak się ujawni. Pokaże się podcast. I odcinek specjalny. Tak, pojawią się wtedy dwa odcinki w ciągu jednego tygodnia. Tak, no. Więc dla fanów będzie prawdziwa gratka. Ej, może jakiegoś fana jednego zdobędziemy w sumie do września, no. Jest dopiero luty. Zostawię. Właśnie zrodziłeś, w której strefie czasowej mieszkamy. Nie, że... A, no tak. Dobra, kończymy już ten podcast, bo... No to dobra. No jest to... późna godzina. Jest 9:15 i... No to trzeba iść spać powoli. No, do zobaczenia. Jasne, do usłyszenia w kolejnym słowisku, siema.